Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości, w odcinku numer 2. Ogólnie mieliśmy się spotkać przy zadaniu właśnie związanym z tym kopaczem, który nam się skarżył, że co jego wyjście do kopalni ktoś okrada jego kufer. I moja postać już postanowiła poczekać na złodzieja, wybiła godzina 18. Dlatego też zaczynam z wami w tym miejscu. No i co, myślę, że możemy zaczynać. Tak, moja postać sama postanowiła poczekać. No i zobaczymy, co się stanie. Tutaj jest Kyle. Złapany. Wiedziałem, o jeden raz za dużo. Ten sukinsyn Finn pewnie zdążył zauważyć, że mu co chwilę coś znika. Mam dla ciebie propozycję. Nic nie widziałeś. A w zamian zdradzę ci pewną tajemnicę. Co to za tajemnica? Na pewno nie będziesz stratny. Przysięgam. Okej. Okay. Nie no, nie mam zamiaru... się tego dowiadywać. Nie. Powiem o wszystkim Finnowi. Nie zdołam cię przekonać, co? Ulotnię się zatem na jakiś czas, zanim ukręci mi łeb. Co teraz zamierzasz? Najwyższy czas, abym w końcu zbudował własną chatę. Właśnie po to podkradłem rudę. I gdzie chciałbyś zamieszkać? Najpewniej gdzieś w pobliżu rowu na wzniesieniu. Nie buduj chaty tak blisko rowu. Dlaczego? Jesteś już drugą osobą, która mi to mówi. Po prostu nie rób tego. Pi! Tylko sobie ze mną pogrywacie. Wybuduję swoją chatę, gdzie będę chciał. No i później właśnie mieliśmy taką oto rzecz, tak jak w Gothiku 1, czyli mówili mi, nie buduj chaty tak blisko rowu, a ja co głupi wybudowałem. Dobrze, jest noc, przydałoby się, żebyśmy poszli spać do siebie do domu, bo wiadomo, na YouTubie będzie ciemno, chociaż mimo wszystko w Gothiku 1 jest dużo jaśniej niż w Gothiku 2. I co? Mamy sporo zadań do roboty. Nasz dziennik jest pełen zadań i sprawy związane z testem zaufania, żeby móc w ogóle do niego przystąpić i nie tylko. Ale przede wszystkim musimy na samym początku właśnie udać się spać. Mam nadzieję, że trafię do swojej chaty. Z tego co pamiętam, mamy chatę bardzo blisko Diego, także to nie powinien być żaden problem. I tak a propos, tu jest zwykły kopacz. Bo ty gdzieś mieszkał Graham w Gothiku 1 i się teraz zastanawiam, która to była chata. I czy on tutaj jest? Jest normalnie Graham. Nie widziałem. Ostatnimi czasy byłem bardzo zajęty. Nie jestem w stanie zliczyć, ile krzeseł zrobiłem, ani ile ścian naprawiłem. To jak to jest, że cały czas paradujesz w tych łachmanach? Nie powinieneś się aby bogacić? No cóż, po zapłaceniu Bludwinowi za ochronę muszę też odstąpić działkę Brabakowi. I tyle akurat starcza na życie. Gdybym miał do mnie takie same podejście jak do ciebie, zwijałbym z tego obozu już przynajmniej 10 razy. Jeszcze nie jestem aż tak zdesperowany. Masz jeszcze mapy na zbyciu? Naturalnie. Z czegoś w końcu muszę żyć, jeśli nie chcę pracować w kopalni. Zatem pewnie będziesz mógł sprzedać mi jakąś po przyjacielskiej cenie. Przecież dopiero co ci jedno dawałem kilka tygodni temu. Co się z nią stało? Ktoś pijany wylał na mapę tanią ryżówkę. Nie powiem kto. Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? A ty od tak zalewasz ją alkoholem. Nie dramatyzuj. Przecież ci za wszystko zapłacę. Okej, pokaż mi swoje mapy w takim razie. On ma mapę oczywiście starego obozu, starej kopalni. Szkic oczywiście i mapę kolonii za 50, no na razie mi jest niepotrzebna za bardzo mapa kolonii. Dobrze wiedzieć, że Graham tutaj jest, bo nie zwróciłam na to wcześniej uwagi. To dosyć przydatna informacja. I teraz pytanie, czy moja chata jest tutaj? Skrzynia, tak, moje łóżko. Coś jeszcze podniosłam tutaj w ogóle z tego domu. Nie wiedziałam, że coś jeszcze tutaj mamy. Ale tak, śpimy do następnego poranka. Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwin znowu poprosi cię o datek. Naprawdę? O!
Ała, chłopie! Cholera jasna. Wiecie co, ja chyba wolę spierdzielić stąd za przeproszeniem. Oh my god. Jest dopiero ranek, dałam się poobijać z samego rana. Nie wyklepiamy za bardzo tego gościa, bo jesteśmy w broni w ogóle nikim. Wracaj, tchórzu! Dobra, on się tam, wiecie, odwali, nie? W porządku. Nie wiem, czy dalej mnie typ goni, czy już sobie dał spokój. Chyba dał sobie żyć. W sumie to od razu mogłam spierdzielić i w ogóle nie zrobiłam sobie też zapisu na początku odcinka, ale to nie powinien być żaden problem. W porządku. Co mamy do roboty? No mamy sporo do roboty. Przede wszystkim przydałoby się coś zjeść po tym, jak mnie poobijano. Dobra, jeszcze jagódka powinna wystarczyć. W porządku. Mamy full HP, możemy w takim razie biec. O co chodzi? Chciałabym udać się może na kretoszczury, bo nie powinny sprawić większego problemu. Ciekawe mnie, czy to martwe ciało dalej tutaj leży. Byłoby przyjemnie, ale widzę, że je sprzątnęli. Tutaj też stoimy coś kopacze. No właśnie nie obeszliśmy nawet całego obozu. Ale myślę, że dobrym pomysłem byłoby faktycznie porobić jakieś zadania. Nic tu po tobie! Ta droga od dzisiaj należy do nas. Żeby móc z niej skorzystać, musisz zapłacić 10 bryłek rudy. Powiedz, że to tylko kiepski żart. Czy brąd wygląda na dowcipnisia? Wyskakuj z rudy albo sami ją sobie weźmiemy. A może po prostu przejdę sobie górą? Jak chcesz, ale równie dobrze możesz zaoszczędzić sobie drogi i zapłacić. Tacy kretyni jak wy nie będą mi mówić, gdzie wolno mi się szlajać, a gdzie nie. Widziałeś go, tak? Aż się prosi o kłopoty. Ależ dawno nie miałem okazji dać komuś po gębie. Dlaczego tu wszyscy chcą mnie bić? Ała, no kurwa mać, wyleczyłam się przed chwilą. Ja pierdzielę, nie? Czy ja mogę gdziekolwiek iść normalnie w tej zasranej kolonii? Zaraz się okaże, że zaś się na tamtego wpitolę, nie? Chodź tu! Spadaj. Przejdziemy górą. Chciałam iść na głupie kretoszczury, które niewiele mi zrobią, nie? Chociaż teraz to ja już nie wiem. Okaże się potem, że mnie kretoszczur zabije. Dobra, bo naprawdę zadań jest dużo, a ja nie wiem, co tutaj robić. Tutaj w ogóle jest Nyras. Kopacz. Nie wiem, gdzie tam ci tamte typki. Wali mnie to. Po prostu przeszliśmy sobie górą. Jest zajebiście. Idziemy przed obóz. Zapolować troszeczkę. Nie powinno to być nic złego. I dostałam cęgo od jednego z widzów. Tutaj jacyś kopacze w ogóle są. Od razu wiedziałem, że będą zwykli, okej. Dostałam cynk od jednego z widzów, że powinniśmy, jeżeli pójdziemy w stronę chaty Kawalorna, to tam na wieży, wiadomo której, powinniśmy coś znaleźć. Dobrze, potrzebujemy piekielników też. Muszę sobie przypomnieć. To jest to. 10 piekielników i 3 kawałki mięsa młodego kretoszczura. Dobrze. Piekielników mamy 4, więc piekielniki jeszcze 6 nam zostało piekielników. Najgorsze jest to, że żadnego tutaj nie widzę, nie? Mam nadzieję, że mnie ten kretoszczur nie zagryzie. No, jestem tylko głupim kopaczem, tak? Halo? Mogę prosić jednego kretoszczura? Proszę jednego. Bardzo proszę. Błagam. A to jest jeszcze dorosły kretoszczur. Ja się nie umiem bić przecież z tym cholerstwem, zapomniałam. Wow. Ten dorosły to mnie prawie zagryzł, nie? Oj, będzie ciężko. Dobra, zjemy troszeczkę mięsa. O, jak mi to dużo przywraca zdrowia. Wiecie, jestem tylko głupim kopaczem, nie? Dobra, mam nadzieję, że was tutaj więcej nie będzie w tej jaskini. To jest młody kretoszczurek. Myślałam, że się nie zdąży odwrócić może.
Wiecie co, musimy pierwszy wydać poziom na walkę na pewno. Dobra, potrzebujemy 3 mięska. Mamy pierwsze, no. No dobrze. Dzbanek. Widzę, że tutaj możemy coś znaleźć. I jest tutaj jakiś szkielet, co mi się już nie podoba. Okej, okay, mamy strzały, mamy jakieś sztućce. Łuk kawaleryjski chyba to był. Nie zdążyłam przeczytać, bo zdążyłam szybciej to zebrać. Mocne piwo, może się przydać. Kolejny dzbanek. Tak, kawaleryjski. Mamy 2 punkty zręczności za mało, żeby go nosić. W porządku. Okej, okay, mamy pierwsze mięso kretoszczura. Teraz pytanie, gdzie są inne kretoszczury? Bo przydałoby nam się ich więcej. Najgorsze jest to, no wiem jeszcze, gdzie będą kretoszczury pewnie. Ale najgorsze jest to, że w tej zastronnej kolonii nic nie rośnie. Czy to jest piekielnik? No tak, na szczęście tak. Tam ktoś stoi, już mi się to nie podoba w ogóle, nie? Nie, pierwsze odcinki będą naprawdę tragiczne, po prostu będą tragiczne w tej modyfikacji. Gorzki chleb. Nie chcę gorzkiego chlebu. Ach, nie mogę przecież założyć łuku, bo chciałam sprawdzić, kogo mamy w oddali. No, ale niestety nic z tego. Kim ty jesteś? A to jest Gilbert! Gilbert, a co ty tu robisz? Ach, to ty! Rozglądam się właśnie za nowym mieszkaniem. Tutaj? Tak, opuszczam stary obóz i szukam sobie tymczasowego domu. Mam już dość płacenia w kółko pieniędzy za ochronę i dawania sobą pomiatać strażnikom. Mhm. Znalazłeś już coś ciekawego? Ta jaskinia na górze wygląda obiecująco. Niestety jest jeden mały problem. Pewnie ktoś już tam mieszka. Zgadłem? Owszem, zadomowiło się tam parę goblinów. Niestety jestem za słaby, żeby podołać samemu całej grupie. Może ty mógłbyś się nimi zająć? Można by je wywabić z jaskini i zmusić do skoku, żeby same się pozabijały. Zobaczę, co się da zrobić. Okej. Okay. Dlaczego po prostu nie pójdziesz do któregoś z pozostałych osiedli? A czego miałbym tam szukać? W nowym obozie skończyłbym pewnie na polu, zbierając ryż, a na bagnach musiałbym wysłuchiwać bajań tych guru. Wolę odsapnąć tutaj. Okej, okay, w porządku. Fajnie byłoby w sumie faktycznie pozbyć się tych goblinów od razu. No ale one prawdopodobnie zrobią mi też ogromną krzywdę. Ale gdyby faktycznie zmusić je do tego, żeby spadły, no to moglibyśmy spróbować takie coś zrobić. Chociaż dla mnie to nie jest nic dobrego raczej. Witam. Oh my god. A, o Boże drogi, ale mi goblin zarąbał. Oh shit. Jezus, panie goblinie, proszę sobie stąd iść. Czemu on spada za... Gilbert, pomóż mi. Gorzej jak Gilbert zginie, nie? Czy ten mały skurczybyk może zdechnąć? A, mój jest. Pięknie. Co tam Gilbert. Jezu, ja wyszłam na tą wyprawę, ja nie powinnam tu w ogóle wychodzić z tego, co ja widzę. Tu jest mordęga po prostu jedna wielka, nie? Dlaczego mi jagoda przywracała więcej niż ta roślina lecznicza? Dobra, no z jednej strony fajnie by było właśnie mieć za nie expo. W ogóle dlaczego ja trzymam jagodę w ręce? Mogę puścić tą jagodę? Chyba nie mogę. Już się naprawiło? Nie wiem, bo tak. Najgorsze jest to, że te gobliny nie chcą... O matko. Nie chcą współpracować ze mną w ogóle, nie? Halo? No, tam są jeszcze skurczybyki. O Boże drogi, wszystkie się rzuciły na mnie. No i ja też umarłam, świetnie. One miały umrzeć, nie ja. Dobra, tu jest późniejszy zapis. Niestety musimy się wdrapywać jeszcze raz. Wiecie co, może zaczekamy z tymi goblinami.
Dobra. Ścierwojadów też na razie nie chcemy dotykać. O ziemiach orków to w ogóle nie wspomnę. Tutaj mamy jeszcze jakąś jaskinię. Czy to jest ogar? O Boże, nie. Tylko nie ogar. Błagam. Aktualnie jest w stanie zabić mnie ścierwojad, nie? Co ogar robi pod starym obozem, nie? Co to tu... Skąd to się tu wzięło, nie? Do cholery. W ogóle jesteśmy po raz pierwszy w sumie poza obozem. I wiecie co? Z jednej strony poszłabym od razu do Kawalorna w sumie, bo... A kto tutaj jest? Lorn. Siema, wezmę sobie piwo i smażone mięso. Mamy i róg. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Wiecie co? Chodźmy w takim razie do Kawalorna, skoro dostałam ten cynk. Nie wiem, czy powiedziałam wreszcie, o czym dostałam ten cynk, bo tylko o tym powtarzam. Podobno możemy amulet siły znaleźć. On byłby bardzo przydatny na aktualnym etapie. Także przejdźmy się tutaj. Mam nadzieję, że nic mnie nie zażre. Że przy okazji pozbieramy właśnie troszeczkę piekielników jeszcze. Potem tylko kretoszczury, to będzie kwestia, wiecie... Drzewo, to za daleko. Widzę, że tam jest chmara wilków na dole. Mamy też górski mech. Okej, okay, a jak tam się dostać? O Boże, tamtędy. Dobra, czyli naokoło przez całe Badziewie. Musimy też się dostać do obozu szkodników, jak pamiętacie. Ale to może być coś, czuję, trudna przeprawa. Znaczy najgorsze jest to, że nie wbiliśmy za bardzo żadnego poziomu chwilowo. A wbicie to też nie jest taka prosta sprawa aktualnie. Dobra, nie ma tutaj żadnego goblina, na szczęście nie ma. Mamy jabłuszka. Może będą też tutaj kretoszczury w tym magazynie, tam gdzie zawsze. A nawet jeżeli nie, to może coś splądrujemy. Słyszałam kretoszczura i tutaj mamy Christiana i Kawalorna. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Okej. Okay. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. A Christian ciekawe gdzie idzie, a tam sobie staną. Okej, okay, pokaż towary. Oczywiście nie stać mnie na nic. Wilcze kły, o matko bosko. Ma wytrychy. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Dobra. Łuk i skradanie się, oczywiście. W porządku. I teraz tak. Myślę, że możemy sobie na spokojnie obgrabić wszystkie te rzeczy tu. Kawalorn się raczej nie obrazi. Strzała, która wyglądała jak bryłka rudy. Gwóźdź. Jeszcze jeden gwóźdź. Gwóźdź z tego, co mi się wydaje, będą nam potrzebne. W końcu nasz bohater jest... Czy mnie już coś atakuje? Nie, jeszcze nie. Chyba. Najgorsze jest to, że taki kryteszczu to naprawdę może zrobić mi krzywdę, nie? Wytrychy, pochodnie, skóra orkowego psa i kły. Może się przydać? Na pewno się kiedyś przyda. Przydałaby nam się lepsza broń. O, mogę założyć tą. No, jest lepsza od pałki. To już coś. Witam. Witam, czy to młody kretoszczur, czy nie za bardzo? Nie wiem. Ale podoba mi się to, że się normalnie tutaj triggerują. Tak, to młody kretoszczurek. No, dawaj. Z małym to trzeba uważać. Najlepiej uderzyć raz i się cofnąć. Pięknie. Dobra, mamy drugie mięsko. Jak tam sprawa z naszymi piekielnikami? Mamy 8 piekielników. Dobra, jeszcze 2 grzybki będziemy mogli Snafowi zanieść. I nie wiem, czy to jest młody kretoszczur? Nie, to jest zwykły. On mnie ugryzł? Tak, ugryzł mnie. Cholera. Paskudo, twoje dziecko nie jest takie ruchliwe jak ty. Witam pana kretoszczura.
Słyszę gdzieś ścierwojady, prawdopodobnie nade mną. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No cholera. Ej, bo nie było klucza w skrzynce. A tu cicheca. Zawsze był. Dobra, z Christianem jeszcze możemy w sumie porozmawiać, ale chciałabym się dostać po ten amulet, bo bardzo nam uratuje dupsko. Tylko chciałabym jak najszybciej tam wejść, żeby nie poumierać. Tam już widzę też szkodników. To dobrze, w sumie moglibyśmy wykonać questa, jak już tutaj obok jesteśmy. Nie wiem, czy tak prędko powinnam wychodzić z tego obozu. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Ale no jak już wyszłam, no to skorzystajmy z okazji. Dobra, zrobimy sobie tutaj zapis, bo nie wiem, czy mogę swobodnie... przejść sobie tędy. Widzę, że kawaler tutaj nawet przyszedł rozmawiać. Mamy też dodatkowe dwa piekielniki, tu już jest coś. I możemy sobie wejść, myślę, tędy. No, tylko żebym umiała jeszcze wejść. No dawaj do góry. Do góry, no. Świetnie. Czemu to jest ścia... Ja pierdzielę, czy naprawdę gra mi każe obok tych wilków iść? Czy tej grze się coś powaliło w głowę? Ja pierdzielę, no. No dobra, najwyżej zginę, nie? Dobra, rozejrzyjmy się tędy. Skóra wilka. Mamy jakieś... Okej, gwoździe jeszcze. Mamy kufer. Raczej skrzynię, w której mamy strzały i wytrychy. Tu jeszcze coś leży. Esencja siły. Oż ty. I jeszcze jeden gwóźdź. I teraz tak. Jakby wejść tam na górę. Tędy wejdziemy z tego, co widzę. Tutaj był później mostek, czy nie było mostka? Jak to było? Jak tutaj wejść na tą górę? No, tak na pewno nie. Dobra, bo jak one mnie ugryzą w dupala, to widzę, że prędzej mnie ugryzą, niż że tam wejdę. Super. Też deska, coś możemy z nią robić. A nie mam nawet młotka, więc to się raczej nie sprawdzi. Jakby tutaj wejść? Ktoś wie? Cholera, no jak już tu przyszłam. Najgorsze jest to, że tutaj nie mogę wejść, tędy. A gdybyśmy się tak zmarwinili tam, co wy na to? Powinno działać, nie? Od razu wiedziałem, że będę... Tak, tylko będę musiała sobie dodać życia. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. O, patrzcie, jak mi ściana wywala. Dobra, weszliśmy sobie tutaj, potem zejdziemy normalnie oczywiście. Zjem troszeczkę, żeby nie było, że scheatowane. Tak, ze dwa jabłuszka. Może, no. Weszliśmy tutaj. No, nie chciało mi się już tutaj męczyć. Na tej wieży nic nie ma za bardzo. A, jest amulet mocy. I amulet mocy to faktycznie bonus do siły plus 10. To jest naprawdę dużo, moi drodzy. Tylko jeszcze chciałam stąd zejść bez utraty życia. I zobaczymy. A, bo tutaj trzeba by było przycwaniaczyć. A nam działa? A nie, bo to jest gotik. Okej. Okay. Ale i tak mamy full życia, więc jakbyśmy spadli... No jasne, dobra. To się zmarwinimy. Na szybko i będziemy się męczyć. Śmiesznie było, gdyby to było zamknięte. Czy tutaj już żadnego kuferka, nic z tych rzeczy? Bo to jest ważne. Nie, wygląda na to, że to już wszystko stąd wzięte. No i dobrze. Czyli to, po co przyszliśmy, to w sumie mamy zdobyte. Powinnam tędy móc przejść, ale gra mi nie dała. Dobrze. To teraz tak. Mamy piekielników wystarczającą, coś czuję, ilość. Bo piekielników mamy 10, dokładnie. Jeszcze jedno mięso kretoszczura. Myślę, że moglibyśmy się
dalej przejść, w sensie tutaj jeszcze wrócimy, prawda? Ale no musimy troszeczkę naszą postać podreperować. Nie chcę tutaj na razie gadać z tymi ludźmi. Widzę, że mi też broń zdjęło przez to, że spadłam i sobie rozbiłam twarz. W sumie miksturę siły moglibyśmy chyba wypić, bo chyba nie ma progów punktowych, ale cholera wie. Oj, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, ale tak, szukamy jeszcze jednego mięsa krecoszczura, to na pewno. Dzisiejszy odcinek jest taki trochę trudny, tu są ścierwojady, to nie chcemy z nimi nic mieć do czynienia. Tutaj mamy jakąś chatę, w porządku. Od ścierwojadów z daleka na razie. Tutaj powinna być jeszcze jedna jaskinia. Tam chyba ktoś chciał do mnie zagadać? Nie. Tak, i tutaj powinniśmy może znaleźć jeszcze jakiegoś młodego krytoszczura. No, ten krytoszczur widzę. Tak jakby chciała, nie mógł. Musimy sobie lepiej dać w brońkę. To powinno być dobrze. Rzucił się na mnie dorosły chyba, dokładnie. Co ty robisz? Hej. Witam. Ała, no. Właśnie bije go przez ścianę. O nie! Sio! Hol. A to młody. Chodź tu. No teraz to mam nagle dwa młode, tak? Jak wcześniej tu byłam, to nie było. Małe paskudy. No, bo chcą mnie otoczyć. Im się to udało. Wow, mamy pierwszy poziom, moi drodzy. Opłacało się być kretoszczury. Dobra, teraz mamy aż nadto mięsa, ale liczy się też exp. I w sumie ścierwojada też moglibyśmy na spokojnie wyklepać. Ja nie mówię, że nie, bo moglibyśmy... Wręcz. Byłoby to nawet wskazane w sumie. Ale... A ty co już się rzucasz? Bo to młody. On mnie chyba nie może gryźć przez... Gdzieś jak cios wszedł niewidzialny? Piękna sprawa. Dobra. I teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy kolejne piekielniki, miksturę uzdrawiającą. Czy tutaj leżą bryłki rudy? Tak, bryłki rudy. I dzbanek. Bryłka rudy. Super. I... patelnia. Wow. I kolejne piekielniki. Czyli od razu tak naprawdę wystarczyło przyjść tutaj i byśmy to mieli. Dobra, możemy iść do Snafa. W sumie ciekawi mnie, jak mu sobie poradziła ze ścierwojadem jednym. Ale coś czuję, że może być trudno. Mimo wszystko... Może nie być najlepiej. Ten ścierwojad to... no... A z topielcem to ja nie wspomnę, nie? Dobra. Widzę, że troszeczkę ten ścierwojad tak... Ała! No odsunęłam się! Halo! No, pobił mnie troszeczkę, ale exp to exp. Witam. No, czy dlaczego mnie dziabnął? Dobra. Trochę się dałam poobijać, ale mało ważne. Mamy trochę mięsa dodatkowego. Tam ktoś stoi, to są ci strażnicy co zawsze. No jest tutaj sporo rzeczy do zwiedzania, sporo ludzi do pogadania. To jest po prostu tragiczne, w sensie... To jest zarazem tak piękne, a zarazem tak tragiczne. Kto tutaj siedzi? Cruz. No, nareszcie jesteś. Chcę mieć te roboty wreszcie za sobą. A, bo my tu byśmy przyjść. Nie zatrzymam. Ale wciąż żyjesz, więc chyba nie było aż tak źle. Co jeszcze zostało do zrobienia? W dalszym ciągu brakuje nam składnicy. Nie możemy przechowywać całego drewna w taki sposób, bo wcześniej czy później deszcz dobierze się do wszystkiego. Poza tym przydałoby się ogrodzenie wokół łóżek. Może to zdoła odstraszyć te tłuste kretoszczury i nie zagryzą nam robotników.
Mhm. A gdzie materiały i sprzęt? Tam, gdzie zawsze. W skrzyni obok łóżek. Dobra, możemy się tym zająć w sumie. Skrzynia obok łóżek. To chodzi o tą skrzynkę, rozumiem. Co mamy w skrzynce? Piłę, młotek, siekierę, 25 gwoździ, 5 desek i 6 sadeł krytoszczura. To nigdy nie wystarczy. Muszę jeszcze raz pogadać z Fletcherem. Okej, okay, to jest zwykły kopacz, a tu mogłam podnieść chyba piekielnika, dokładnie. Kliknij lewy przycisk myszy, aby zacząć budować. Ciekawa sprawa. To możemy spróbować coś wybudować. Nawet przypadkiem coś wybudowałam. Chyba. Co ja zrobiłam? O, pięknie, wybudowałam coś. Zarąbiście. No, Fletcher. Mamy za mało obrobionego drewna. W skrzyni jest siekiera, a tam dalej drzewo. Reszty możesz się domyślić. Okej, okay. Nie wiem, gdzie jest niby drzewo, ale okej. Okay. A, bo jeszcze tutaj mamy do budowy. A, bo to w ten deseń. Dobra, nie mamy desek. W porządku. Tutaj już jest wszystko zrobione, tak? Dobra. To jeszcze raz, które drzewo możemy ciąć? Może to tutaj? Nie wiem, mogę to? O które drzewo chodzi? Dobre pytanie. Czy o to duże? Nie wiem, ale dobrze by było się wyleczyć w sumie. Najgorzej, że nie możemy tutaj spać za bardzo. Bo to są cudze łóżka, nie nasze. A nie, mogę niby. Nie spałeś dobrze. Aha, okej, okay. Czyli jeżeli nie śpimy we własnym łóżku, to nam się nie odnawia zdrowie. W porządku. Okej, okay, o które drewno chodzi? O które drzewo? Dobre pytanie. Dobra, podejdę do tych ścierwojadów. Najwyżej mnie podziobią. Nawet się nie zorientowały, że przyszłam, nie? A może chodzi o tamto drzewo przy obozie? Może o to. No, tak, to za daleko. Okej, okay, możemy w takim razie rąbać. Super. Bardzo fajne mechaniki, podoba mi się. Też zresztą coś nowego. Nie wiem, czy mamy tak uderzać w nieskończoność, czy wystarczy, że... przestanę walić. Okej, okay, otrzymałeś drewno. Świetnie. Super. A, i teraz musimy spiłować jeszcze. Na szczęście druga piła jest dostępna. Piłuj całe drewno. Otrzymałeś deski. Świetnie. No to możemy w takim razie tutaj zrobić to i owo. Super, starczyło. Mam nadzieję, że Fletcher będzie zadowolony. No, witam. Zrobione. Wygląda dość stabilnie. Nareszcie mogę wrócić do zamku. Przy okazji, masz tu trochę rudy. Hej, Cruz, teraz ty tu rządzisz. Ja spadam z powrotem do zamku. Super. Pierwsze zadanko mamy za sobą. Co my teraz mamy do roboty? A, no do Snafa miałam iść mu to oddać. I będziemy w sumie za niedługo też kończyć odcinek. Tutaj wolę się zapisać, bo mnie goniły te typki. Nie wiem, gdzie są. Wiecie co? Może byśmy poszli tędy. Bo tu mogą być jacyś nowi NPC na przykład. Już będziemy znali chociaż część osób może. To jest zwykły cień, kopacz. No widzę, że na razie to nikt, kto ma imię. Dobra, w porządku. Snaf. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Oto twoje grzyby i mięso. Świetnie. Wróć jutro. Będziesz mógł wtedy odebrać swoją porcję.
porządku, czyli zadanie mamy również wykonane. Mamy 10 punktów nauki. Niestety nie mamy za bardzo bryłek, ale możemy sprzedać troszeczkę syfu. Powiedziałabym, że nie będę korzystać z, wiecie czego, z łuku, ale chyba będę jednak. Nie wiem, dobra. Jak tam stoimy ze zadaniami dalej? Jaskiniowcy to jest to z goblinami. Walki treningowe to możemy sobie walczyć. Spektakle na arenie. Tak. Lepka rączka. No to musimy się nauczyć kradziejstwa. Świstak odstąpi trochę rudy, jeśli poszukam w chacie Maltę w pobliżu bramy zamkowej jakichś prywatnych rzeczy. Czyli skradanie nam się kłania. Mul książkowy. Mariusowi ogołocono chatę. Tak, to książki, jeżeli jakieś będziemy mieli. Tajemnica Dextera. No musimy kradzież kieszonkową. Nocna wizyta. Okej, okay, do Fina chyba już możemy iść, też mu o tym powiedzieć, bo to już wiemy o Kaylu. Wiecie co? Chyba wolę przejść też sobie górą, mimo wszystko. Kopacz cień. Tu jest Erik. W sumie muszę pamiętać, z kim mamy do pogadania. Mamy do pogadania na pewno z Erikiem, z Orim. Ewentualnie. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Z tego co widzę. Huno jeszcze pewnie będzie do gadania. Kopacz, kopacz. Kopacz, ojejku. Huno. Tak, no będziemy musieli to garnąć. Jeszcze tutaj jest właśnie Nyras. Kopacz. Kopacz, który właśnie skończył sikać. Kopacz, kopacz. Dobra, w porządku. To w takim razie chodźmy do Fina. Powinien być już w swojej chacie. Na to by wychodziło. No i będziemy mogli mu powiedzieć, że to był Kael. I zadanie też będzie z głowy. Gorzej, że Fina nie ma u siebie. Gdzie jest Fin? Dexter, kopacz. Fin, jesteś tutaj, super. To był Kael. Kael? A to szczur. Gdzie on jest? Zapadł się pod ziemię. Pewnie chciał jeszcze dożyć kolejnego dnia. Ha! Powinien był nie wyściubiać nosa z dziury, z której wypełzł. Ale dziękuję za pomoc. Jeżeli mogę ci się na coś przydać, nie wahaj się zapytać. Okej, na razie widzę, że nie mamy potrzeby. Dobra, jak dalej stoimy? Paczka złego. Okej, to do obozu szkodników. Męskie zajęcie. Okej, to do drwali musimy iść. Test zaufania to jesteśmy w trakcie. Niewinność. Okej, tutaj mamy tą sprawę. Mebel zdobi człowieka. Chata kopacza Bransona koło areny została zniszczona. Ta naprzeciwko kuźni. Powinienem tam zajrzeć i zarobić trochę rudy. Możemy zajrzeć tam. Musisz w takim razie. To, co mówisz przy obcych. I zapytać. I na tym będziemy kończyć sobie dzisiejszy odcinek. No nie wiem. No, mam nadzieję, że ci panowie mnie znów nie zatrzymają, bo nie mam na to ochoty. Po prostu... Chata przy arenie, tak? No dobrze. Okej, widzę, że panowie dalej stoją, ale nie mają już focha. Chata naprzeciwko areny. No to byliśmy tam. Oni chyba broń na mnie właśnie wyciągnęli przed chwilą. No nieważne. Chata koło areny. A tu jest Branson. Witam. Ty jesteś Branson? Tak, to ja. Czego chcesz? Jestem rzemieślnikiem i słyszałem, że urządzili ci tu niezłą zadymę. Mógłbym ci pomóc. To miło, ale niewiele jestem w stanie ci zaoferować w zamian. Nie dysponuję zbyt wielkim zapasem rudy. Właśnie dlatego nie miałem czym zapłacić za ochronę. Najważniejsze, że dostanę cokolwiek. W porządku. Na początek przydałyby mi się podstawowe rzeczy. Takie jak półka, stół i krzesło. Przynajmniej łóżko zostawili. Okej. Co się właściwie stało? Zraniłem się jakiś czas temu, przez co nie byłem w stanie wydobywać rudy w starej kopalni. Moje oszczędności skurczyły się do tego stopnia, że nie miałem już czym płacić za ochronę. Reszty możesz się domyślić. Jasne. Póki co przydałby mi się... Stół, półka i krzesło, jasne. No to dajmy tyle, ile możemy.
Oho, już nie mogę. Dobra, czyli musimy naciąć drzewek. Moment, miało być... A, bo to jest razem. Dobra, czyli musimy zapolować na kretoszczury na przykład też. A ciekawi mnie, czy Huno ma gwoździe. Mógłbyś zrobić dla mnie gwoździe? Gwoździe? A po cóż ci one? Gdzieś słyszałem, że często przydają się na budowie. Niektórzy nie przeginaj! Gwoździe to dla mnie betka! Mogę się nimi zająć przy najbliższej okazji! Czego ci potrzeba? No cóż, porządnego materiału mi raczej nie załatwisz! Dlatego pewnie będzie mi musiała wystarczyć twoja ruda! W porządku. A co z siekierami? Ta sama zasada. Ruda za towar. Okej. Pokaż mi... To za ile ty masz gwoździa? Za 5... O Boże. O Boże, masz też... Ma też łoje, nie? Bardzo jesteś zajęty? A na co to wygląda? Czuję się, jakby każdy kopacz potrzebował przynajmniej 10 klofów. Się nie nauczą. Przynajmniej nie możesz narzekać na brak rudy. A mimo to i tak mieszkam w chwiejnej drewnianej chacie. Dostaję każdego dnia żarło snafa, a jedyne kobiety przesiadują w zamku. Tak naprawdę mam wielki pożytek z tej rudy. Nigdy się nie nauczą. Okej, w porządku. Dobra, skoro jestem u Huno, to moglibyśmy mu co nieco sprzedać. Na przykład moglibyśmy sprzedać zardzewiały miecz, pałkę. No ten łuk bym z jednej strony tak sprzedała, nie? Górski mech. A gdybyśmy tak tą skórę wilka przehandlowali, róg. O, ten chciał mi wpierdzielić. Kły możemy też, myślę, posprzedawać, skóra rokowego psa. Już mamy troszeczkę więcej rudy. Nie wiem, jak się sprzedaje tylko jedną rzecz. Okej, sprzedam na szczęście tylko jeden młotek. Lutnia. Nie wiem, czy jest... Nie ma przypadkiem expo za lutnię. Dzbanki nam raczej niepotrzebne. Kubki też. Patelnia, sztućce. Niepotrzebne. Siekiera też nam wystarczy raczej jedna. Jeszcze lutnię bym sprawdziła. Dobra, czy mnie ktoś chce tutaj zabić? Kopacz. Nie wiem. Lutnia. Tak, dostaliśmy za nią expo. Mogę ją z powrotem sprzedać. Czekaj. Pokaż mi towary. Wiecie, no... Łój kretoszczura. W ogóle po ile on to sprzedaje? Po 25 jeden łój? Chłopie. A lutnia jest w ogóle za jedynkę, nie? Dobra, 95 mamy sztuk złota. Jestem za tym, żebyśmy pod koniec odcinka jeszcze udali się do Snafa. I spróbowali się... Znaczy, Boże, do Snafa, do Skatiego. I spróbowali się nauczyć walki lepszej. Bo nam się to przyda. Cholernie. Bo ludzie tak to będzie trudno. Gadają. Masakrycznie będzie. No i co? I myślę, że na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Nie udało się za wiele zrobić, ale jednak kilka zadanek jednak zostało wykonanych. Tu jest jeszcze Bron, w ogóle nie rozmawiałam z nim. Ze mną zadzierasz? A, bo to ty jesteś. Okej. Okay. Skati, zajmujesz się szkoleniem? Jasne. Broń jednoręczna. Dawaj. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwiema rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. W porządku. Pytanie, czy... Okej, on mnie może tylko pierwszego poziomu i tak nauczyć. No to mamy aktualnie wojownika. Super. Widzę, że też możemy sprintować pod shiftem. W porządku. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam w takim razie za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie no będziemy wykonywać poszczególne dalej zadania. Jak tam stoimy z kolejnym poziomem? Niedużo nam zostało. Myślę, że na spokojnie będziemy mogli udać się, żeby zapolować na kretoszczury na przykład. Jak już będziemy mieli 40 siły i jakąś lepszą broń, to naprawdę będzie dobrze.
Ano na kretoszczury trzeba ogólnie zapolować i na te wszystkie stworzenia, bo z nich oprócz tego, że mamy expa, to można to sprzedać, można się tym żywić, ewentualnie, tak jak łoje kretoszczury są nam potrzebne do pracy, bo jesteśmy rzemieślnikiem, tak? No i co, mamy jeszcze też kilka osób, z którymi powinniśmy pogadać, jest ta sprawa morderstwa, za którą się jeszcze nie wzięłam, no i inne też sprawy, także... Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że dużo lepiej niż dzisiaj. Ale no, to dalej jeden z początkowych odcinków, więc tak po prostu być musi. Jeżeli wam się podobał, to możecie zostawić po sobie coś miłego, na przykład łapkę w górę, albo subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jakiś miły komentarz, jakieś podpowiedzi, bo to też jest dosyć dobra sprawa. I co, lecę montować dla was ten film. Do usłyszenia, cześć!